trenerze, piąty mecz Chojnickich Diabłów przeciwko Euromaster Chrobrych Głogów i piąty mecz niewygrany przez Chojniczan. Udaje wam się zdobywać punkty na ciężkich wyjazdach, tym razem w Chojnicach. Ale już czwarty zremisowany, tak więc było nasze. Są drużyny takie jak Chojnice czy Klirek, z którym jeszcze nie przegraliśmy i ta pasta została dzisiaj podtrzymana. Ciężko określić ten mecz, bo pierwsza pod dyktando Chojnic, mieli więcej sytuacji, byli więcej przy piłce, chociaż my mieliśmy też kilka sytuacji, w tym dwa słupki. W drugiej, gdyby miał oceniać całokształt drugiej połowy, to zdecydowana nasza przewaga, aczkolwiek Chojnice miały kilka wybornych sytuacji, szczególnie ta jedna, gdzie nie wykorzystali na 2-0, ale ja na ławce powiedziałem, to się zemści, to się zemściło od razu na 1-1. Jak nie przewadzę 4-3, bo dla mnie to jest ewident faul na czerwoną kartkę i śmiem twierdzić, że takiego faulu jeszcze, jak zrobił Kryzel, jeszcze nie widziałem w tej lidze. Wiem, że ratował sytuację, ale tak nie można, to nie w futsalu, to na trawie jest czerwień od razu, ale nie tutaj, no ale udało nam się, byliśmy na tyle zdeterminowani, że udało nam się wyrównać. Potem szalony mecz już do końca, bo i Chojnice chciały wygrać i nie ukrywam, że my w takiej sytuacji w tabeli jesteśmy, że też chcieliśmy się pokusić o 3 punkty. Ale ja ten punkt mimo wszystko szanuję, bo tutaj nikt nie zapunktował chyba oprócz nas i Szczecina w tej rundzie. Właśnie, 11 meczów za wami, koniec pierwszej rundy, za chwilę przed wami przerwa. 10 punktów to chyba nie jest wysoki dorobek, jakiego spodziewacie się po tylu spotkaniach. Beznadziejny, bo liczyliśmy na wiele więcej, ale proszę mi uwierzyć, że większość meczów wyglądała tak jak dzisiaj i te mecze po prostu przegrywaliśmy albo remisowaliśmy, gdzie nie byliśmy zespołem wcale gorszym. I te punkty pojedyncze, tak jak tydzień temu z Gafem czy dzisiaj z Chojnicami, tak naprawdę nic nam nie dają. Nie? No, dopisujemy, wiadomo, 2 remisy. No. Dzisiaj można uznać, że brałbym remis w ciemno, tydzień temu z Gafem chcieliśmy zdecydowanie wygrać. No ale powoli, może jak wróci skuteczność, to odbijemy się od tego dołu i ruszymy w górę tabeli. Tego życzę. Dziękuję ślicznie. Trenerze, ten mecz miał 2 oblicza. W pierwszej połowie to wy dominowaliście, w drugiej połowie wy zostaliście zdominowani. Jak pan oceni postawę swoich zawodników w tym spotkaniu? Nie wiem, co mam powiedzieć, bo te mecze są tak dużo podobne. No. My gramy w jedną połowę super, a druga połowa jest słabsza. Ale już na początku połowy graliśmy dobrze, akurat bramek brakowało, nie mam bramki, a druga połowa była taka, że przeciwnik zaczął super grać, my mieliśmy tam jakieś sytuacje, bo w obronie źle, a myśleliśmy, że to pójdzie samo, tak jak szło w pierwszej połowie, akurat że damy bramki, ale przeciwnik grał bardzo dobrze, gratuluję k temu punktu, ale nie wiem, no dużo szansy mamy, 2 do pustej bramki, strzelą nie dały bramkę, także nie wiem, no jak nie będzie ktoś, będzie dawać bramki, tak ciężko będziemy wygrywać. Dzisiaj na boisku sprawdził pan wszystkich zawodników, których miał na ławce rezerwowych, poza drugimi bramkarzami. Czy jest pan z kogoś bardzo zadowolony, czy któryś z zawodników pana rozczarował w tym spotkaniu? No nie, myślę, że wszyscy grali tak podobno, no jedna bramka to za mało, no grałyśmy w pierwszej połowie super, ale to mało, tak jak na wyjazdach też to mało, bo nam brakuje tej jednej połowy, a zawodniku no tak zmieniliśmy, bo chcieliśmy, aby tam ktoś tu bramkę strzelił, ale nie dały, ani jeden napastnik na bramkę, no potem. Także tam myślę, że tam był ten największy problem w tym meczu. Przed zawodnikami futsal Ekstraklasy przerwa, ale pan ma dużo pracy w związku z kadrą Czech. Jak przygotowania do turnieju? No tak, no jutro już mamy zgrupowanie wieczorem, mamy trening i no, przygotowani jesteśmy dobrze. Mamy tam jedną kontuzję, Honza Janowski nie jadę z nami, jakieś kontuzje ma z plecami. I myślę, że sobie dobrze przygotowani, ale mam ciężką grupę. No. Kazachstan z trzeciego kosika to jest za ciężkie, bo mają 5 Brazylczyków, a chcą wygrać teraz Mistrzostwa Europy, także a Słowenia, także no, będzie ciężko, ale co, zawalczymy, a zobaczymy co. Liczymy dobrego wyniku. Dziękuję ślicznie. Daniel, przyjechaliście tutaj powalczyć o punkty i udało się wywieźć 1 punkt. To prezent dobry na barburkę w takim mieście jak Głogów? No, po spotkaniu mogę powiedzieć, że remis zasłużony. Obie drużyny miały bardzo dużo sytuacji. Mimo, że 1-1 to chyba naprawdę fajny mecz dla kibiców. A czy fajny prezent? No, przyjechaliśmy walczyć o 3 punkty, co było zresztą widać. Nie murowaliśmy się, atakowaliśmy, mieliśmy dużo sytuacji. No, ale tutaj miejscowi też mieli ich sporo.
Także tak jak mówię, no bierzemy ten punkt, wiadomo, bardziej chyba szkoda tego meczu tydzień temu, bo gdybyśmy go wygrali, dzisiaj tutaj zapunktowali, to nie byłoby źle. No właśnie, bo po 11 spotkaniach na koniec pierwszej rundy tylko 10 punktów, wasza sytuacja w tabeli nie jest najlepsza. No nie jest najlepsza, zdajemy sobie z tego sprawę, no ale od tego mamy drugą rundę, żeby powalczyć, żeby było lepiej. Niby mówi się, że czasami lepiej raz wygrać niż dwa razy zremisować, bo punktów się ma więcej. No ale zremisowaliśmy tydzień temu, zremisowaliśmy tutaj, gdzie tutaj jeszcze chyba nikt nie zdobył punktów. Także bierzemy ten remis i w drugiej rundzie mamy więcej spotkań u siebie, a my u siebie gramy lepiej. No może nie pokazujemy tego w każdym meczu, ale generalnie gramy lepiej. Tego życzę. Dzięki. Dzięki bardzo. Tomek, przed tym meczem menadżer Snoradzki powiedział, że wypuścicie na parkiety wściekłe psy. Czy uważasz, że dzisiaj zagraliście naprawdę agresywnie do końca? No raczej nie do końca. No, gdybyśmy faktycznie tak wyszli, to myślę, że byśmy to wygrali. No, przede wszystkim brakowało skuteczności. Nie mówię, gra nie wyglądała źle, aczkolwiek no, jeżeli nie będziemy strzelać takich sytuacji, jakie mamy, nie będziemy ich wykorzystywać, no to niestety będą nam uciekały punkty. No właśnie, Gatta dzisiaj wygrała u siebie z Gwiazdą i ta pozycja lidera wam coraz bardziej ucieka. Co trzeba poprawić, żebyście gonili rywali? No wydaje mi się, że przede wszystkim skuteczność, bo zarówno nawet na NBicie, na wyjeździe, gdzie no, słabiej gramy, mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, ale nie wykorzystaliśmy ich, no i znowu to się powtórzyło. No. Sytuacje były, myślę, że w miarę prowadziliśmy grę, ale co z tego, no, wynik remisowy. Spakowany jesteś już na wyjazd kadrowy? Tak, owszem, no czekam za 2 godzinki autobus i już niestety do Warszawy trzeba, w sumie niestety. Całe szczęście, ja się cieszę. Czyli chyba szybko zapomnieć o tym meczu i myśleć o Portugalii. No tak, no ten mecz już był, nic nie zmienimy, no i teraz czekają nas eliminacje, także trzeba się na tym skupić. Życzę dobrego wyniku. Dzięki wielkie. Bardzo.